Barbie, nie mogę się doczekać gości. Dlaczego tak długo ich nie ma? Spokojnie, Chelsea, zaraz tu będą. O, widzisz? A nie mówiłam? Cześć, Chelsea! Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin! Ale fajnie, że jesteście! Nie mogłam się już doczekać! Skoro już wszyscy są, zapraszam na podwórko. Mamy niespodzianki dla Chelsea. Naprawdę? Hej, nie wiedziałam! Niespodzianka, jak fajnie! Ciekawe, co to będzie! Jeśli to ma być niespodzianka, trzeba ci zawiązać oczy. Widzisz coś? Nic nie widzę, chodźmy już, nie mogę się doczekać. Okej, jesteśmy na miejscu, nie podglądaj, jeszcze chwila. Już, Barbie, mogę zdjąć opaskę? No dobra, zdejmuj. Co to będzie? Wow! Czy to kamper 3 w 1? Dokładnie tak. Dziewczyny, widzicie to? Dostałam kamper! Wymarzony, wypasiony, nowiuteńki kamper! Ale szczęściara! Ten kamper ma nawet samochód i łódkę! No, jest ogromny! Otwórzmy go! Czy ktoś tu powiedział łódka? To coś dla mnie! Mamy to! Kamper w całej okazałości! Hej, a to się chyba otwiera! Wow, ile miejsca! Chodźcie, pooglądamy coś, jest nawet telewizor. No nie wierzę. Chelsea, mogę u ciebie nocować? No pewnie, wszystkie tu możemy nocować. Jest tyle miejsca, że wszyscy się zmieszczą. Hej, zobaczcie, my zajmujemy górę, będzie tu mega wygodnie. A tu jest jeszcze jedno miejsce do spania. Juhu, tu jestem. Dziewczyny, schodźcie stamtąd, na dole mam coś lepszego. Pora na basen. Chelsea, nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Jest październik, woda będzie. To bardzo dobry pomysł. Kto skakuje? Jupi! No chodźcie, jest fajnie. Okej, skoro tak mówisz. Brrr, ale zimno. Palce mi zdrętwiały. To chyba jednak nie był najlepszy pomysł. A nie mówiłam? Ogrzejcie się przy ognisku, ja wam zrobię coś ciepłego do jedzenia. Ale cieplutko przy tym ognisku. Mogłabym tak siedzieć i siedzieć. Kiełbaski już gotowe. No dobra, co my tu mamy? Jajka sadzone, idealnie. Stacy, możesz nakryć do stołu? Już się robi, Barbie. Stół też już nakryty, siadajmy. Nie mogę się doczekać jedzonka. Proszę bardzo, jajka dla wszystkich. Jajka sadzone? Zjadłabym coś innego, na przykład rybę? Tak, ja też bym zjadła jakąś dobrą rybkę. Czy ktoś tu powiedział ryba? Zbierajcie się, jedziemy nad jezioro. Uhu, jedziemy łowić ryby. Bierzcie wędki i w drogę, trzeba wypróbować nowy wóz. Siema, siema. Słyszałeś? Chelsea dostała kamper na urodziny. Serio? Kamper? Co ty gadasz? Dlaczego dziewczyny dostają takie fajne prezenty? Chcę go zobaczyć. Ja też, chodźmy tam. Jesteśmy na miejscu. Halo, jest tu ktoś? Dziewczyny, gdzie jesteście? Nie ma samochodu ani łódki. Musiały pojechać nad jezioro. Na górze czysto, chata wolna. Wow, ale wypasiony ten kamper, zobacz! Nawet mają lodówkę. Trochę zgłodniałem. Co my tu mamy? A, ale dobre. Zjadłbym coś jeszcze. Co teraz robimy? Chodźmy poskakać po łóżku. Podoba mi się tu. Hej, zobacz tu, mają nawet łazienkę. Fajnie, co nie? Hej, co powiesz na to, żebyśmy tu spali? Serio? A jak dziewczyny przyjadą? Nie przyjadą, pewnie śpią pod namiotem. No dobra, to ja idę pod prysznic. A ja zajmuję łóżko na górze. Och, Ken, gdzie te ryby? Czekamy już tu chyba z 2 godziny. U mnie też nic, żadnej ryby na horyzoncie. Spokojnie, cierpliwości dziewczynki. Złowię wam taką rybę, że będziecie ją jeść przez miesiąc. O, mam coś, jest!
Jaka ryba, mówię wam, to będzie wielgachny okaz, ale walczy. Serio? Gdzie? Gdzie? Chcę zobaczyć. Nie mogę jej wyciągnąć. Udało się, w końcu. Jej, udało się, mamy rybę. Tadam, proszę bardzo. I to ma być ta wielka ryba? No cóż, może następnym razem. Znudziło mi się to wędkowanie. Chcę wracać do mojego kampera. Ja też chcę wypróbować śpiwór. Okej, niech wam będzie. Gotowe? Wracamy. Dojechaliśmy. Wreszcie. Ale zgładniałam. Muszę coś przekąsić. Pusta lodówka? Dziewczyny, dziewczyny! Co się stało? Chyba ktoś tu był. Jak to? Wyjadł nam wszystkie zapasy z lodówki. A, tutaj też! Ktoś bawił się śpiworem. Co? Nie straszcie mnie. Wydawało wam się. Idę pod prysznic. Nikogo tu nie ma. Ale sobie wymyśliły. Robisz? Co ty tu robisz? Ale fajnie, będę spała jak na łóżku piętrowym. Co się dzieje, co się dzieje? Olek? Możecie nam to jakoś wytłumaczyć? Co robicie w moim kamperze? Przede wszystkim wszystkiego najlepszego, Chelsea. No, słuchamy. No więc słyszeliśmy, że dostałaś kamper na urodziny i chcieliśmy po prostu go zobaczyć. Wiem, on jest taki super, że trudno się powstrzymać. A możemy tu nocować? Please, please. Co wy na to, dziewczyny? Narada. Okej, zdecydowałyśmy. Możecie tu nocować. Jej, dzięki, Chelsea. Ta dobranoc, miłych snów. Dobranoc wszystkim. Dobranoc. Dobranoc. Nawet wygodna ta łódka. Jutro ja w niej śpię. A teraz parę pozdrowień. Pozdrawiam serdecznie. Armii Lisek, Martę Wojciechowską, The Susan LPS i Natalkę. Dzięki za oglądanie. Jeżeli wam się podobało, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!